Dzisiaj wielki dzień, otwieramy kolejne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Polsce. To już piąte po Grudziądzu, Jeleniej Górze, Chorzowie i Zgorzelcu. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służyć tutaj mieszkańcom, nie tylko z Dobczyc, ale z całego powiatu. Takie centra edukacji, jak powstało w Dobczycach, to doskonałe miejsca do rozwoju, doskonałe miejsca do edukacji, no i przede wszystkim duża frajda dla nas wszystkich. Oprócz tego, że jest ciekawe dla młodzieży, to jest też pewnym rodzaju wyróżnikiem dla gminy Dobczyce, wyróżniających tą gminę spośród innych. Jest to pierwsze Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w województwie małopolskim, także cieszymy się, mamy nadzieję, że będziemy mieć tutaj wielu gości. Zapraszamy wszystkie sąsiednie gminy z terenu województwa, aby tutaj przyjechały i zapoznały się z tematyką ochrony przeciwpożarowej. Centrum Edukacji Przeciwpożarowej zostało wykonane w najnowocześniejszych technologiach, jakie obecnie mamy jakby dostępne na rynku. Centrum mieści się na powierzchni 500 m2, składa się z 11 sektorów, w których możemy poznać zagrożenia wynikające z pożarów, zagrożenia w ruchu drogowym, a na koniec zabawa, akcja dla dzieci w postaci wyjazdu prawdziwym wozem bojowym. Ta młodzież naprawdę zdobędzie tą podstawową wiedzę i nie tylko młodzież, Uniwersytet Trzeciego Wieku, studenci, wszyscy ci, którzy chłoną i chcą pozyskać wiedzę w zakresie bezpieczeństwa ogólnego. Bo to nie jest tylko bezpieczeństwo pożarowe, to jest szeroki aspekt działań o bezpieczeństwie, więc mam nadzieję, że to się wszystko uda ziścić i będą wszyscy zadowoleni. A wiedza, którą pozyskają, przyniesie efekty. Przykład strażaków z Dobczyc pokazuje, jak warto zachęcić młodzieżowe drużyny pożarnicze do tego, żeby oczywiście edukowały się jako przyszli adepci pożarnictwa, ale tak naprawdę, żeby również spędzali wolny czas. Nie ma w tej chwili bardziej skutecznej i dobrej formy, żeby praktyk mógł przekazać swoją wiedzę również za pomocą nowoczesnych technik sprzedawania i podawania tej wiedzy. Dlatego też przyjechaliśmy tutaj to pooglądać, bo o tym projekcie wiedzieliśmy już 2 lata temu i też długo na ten temat żeśmy rozmawiali i cieszę się, że przerosło to moje oczekiwania. Ja też ufam, że do Dobczyc z całego naszego regionu będą przybywać młodzi ludzie po to, żeby właśnie edukować się, ale również inni strażacy, którzy będą chcieli w swoich remizach takie centrum zrealizować.